Dzień dobry z panią poseł Lenartowicz. Jesteśmy dzisiaj po to, by przestrzec przed katastrofą, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości szykuje nam w kwestii polityki klimatycznej, w kwestii ochrony środowiska. Związane to jest z utratą środków europejskich, z tymi środkami, które utraciliśmy de facto w pierwszej propozycji budżetowej, to jest ponad 100 miliardów złotych, które chcemy odzyskać. Znaczna część tych środków, tak jak mówiliśmy w kampanii do Parlamentu Europejskiego, powinna być przeznaczona na walkę z ochroną środowiska, na wymianę pieców. Na wymianę pieców, na poprawienie warunków, w których żyjemy, a także budowanie wsparcia dla zielonej energii, która dzisiaj jest likwidowana, która jest ograniczana. A kolejne środki i ich utrata grożą nam, bo znów otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej jako rząd, jako Polska, ultimatum na skutek niewdrażania i nierealizowania polityki związanej z ochroną środowiska. To jest potencjalne znów kilkadziesiąt miliardów, nawet ponad 100 miliardów złotych. Pod Sejmem dzisiaj, pomimo wakacji, trwa młodzieżowy strajk klimatyczny. Proszę zauważyć, jak dzisiaj młodzież posiada dużą wiedzę na ten temat, jak jest wrażliwa i pomimo wakacji gotowa jest spędzać czas tutaj przed Sejmem, by politykom i decydentom przypominać o tym, że to jest największe cywilizacyjne wyzwanie. Jesteśmy pełni uznania dla tej młodzieży i wsparcia równocześnie, z tym, że de facto kwestia rozbija się o pieniądze, o te, które rząd Prawa i Sprawiedliwości traci. Jeszcze nie przebrzmiały echa listu takiego ultimatywnego komisarza Marka Lemaitre'a w sprawie zmian programu Czyste Powietrze pod rygorem utraty około 6-8 miliardów euro na ten cel. To jest ponad 30 miliardów złotych z przyszłej perspektywy. Obecnie toczą się intensywne negocjacje przyszłego budżetu unijnego. Z tego budżetu 25% środków z góry będzie przekazanych, przeznaczonych musi być na ochronę środowiska. Tymczasem z tego względu, że rząd nie odpowiedział, a raczej odpowiedział lekceważąco i zdawkowo na to wyzwanie 21 czerwca, ostateczne decyzje co do tego, czy będziemy mieli dodatkowe pieniądze w przyszłej perspektywie na smog, zapadną 4 lipca. I to jest groźba poważna, bo jak pan komisarz Lemaitre wspomniał, nam jest potrzebne 35 miliardów euro w dwóch budżetach, żeby skutecznie móc ze smogiem walczyć. Tymczasem kolejne pieniądze z tego budżetu są zagrożone. Rząd PiS po raz pierwszy przyznał się do tego, że nie osiągnie minimalnego 15-procentowego udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej. I czym to skutkuje? Ano tym, że utracimy co najmniej 8 miliardów złotych, bo za tyle będziemy musieli kupić wirtualnej odnawialnej energii, a oprócz tego stracimy z przyszłego budżetu co najmniej kilkanaście miliardów na flagowe projekty, także rządowe, bo to są spółki Skarbu Państwa, na farmy wiatrowe, na które nie będziemy wtedy mogli się ubiegać o pieniądze. Jednocześnie zablokowanie konkluzji o neutralności klimatycznej w 2050 roku, czyli dążenia do tego, żeby emisje dwutlenku węgla równały się z ich pochłanianiem, co większość krajów europejskich przyjęło, tracimy przez to dostęp do 5 miliardów euro funduszu modernizacyjnego dla transformacji energetycznej i tracimy tak naprawdę dostęp do specjalnego instrumentu, który miał być dedykowany przede wszystkim dla Polski na restrukturyzację tych regionów, w których jest monokultura górnicza czy związana z energetyką węglową. To są potężne środki w momencie, kiedy trwają negocjacje budżetowe. Myśmy już stracili 20% co najmniej z polityki spójności względem tego, co nasz rząd wynegocjował w poprzedniej perspektywie. Ja przypomnę, że za negocjacje odpowiedzialny jest rząd.
nie Parlament Europejski, on ostatecznie to przyjmuje tylko. I to nam grozi, nie mówiąc już o tym, że to są pieniądze, które raz, że nam są potrzebne na rozwój cywilizacyjny, na transformację, nie tylko energetyczną, ale służącą temu, żeby Polacy mogli zdrowo żyć, żeby mogli oddychać zdrowym powietrzem. W tym samym czasie w Polsce z pieniędzy w tym budżecie nie wydaje się na ten cel ani grosza. Ja przypomnę, z programu Czyste Powietrze, który ma wirtualnie wartość 100 miliardów, których nikt nie widział, nigdzie nie są zapisane, wydano jak na razie prawie 10 milionów na propagandę i to bez przetargu. Do Kowalskiego nie trafiają żadne pieniądze. Chwalenie się jakimś promilem umów zawartych, za którymi nie idą pieniądze, jest oszukiwaniem Polaków. Wedle standardów i wyliczeń ekspertów Banku Światowego, których to zaleceń nie realizujemy, powinniśmy zawierać 1260 umów dziennie. W tym programie, żeby on był skuteczny w ciągu 10 lat, tak jak mówią założenia. To było tylko oszustwo przed kolejnymi kampaniami wyborczymi niestety, aczkolwiek pieniądze z budżetu, z kieszeni Polaków wydawane na propagandę są prawdziwe. Jedynie one są prawdziwe, nie wirtualne. Tak, to są rzeczywiście szokujące liczby. Zamiast tego, co jest planem, ponad 500 000 umów rocznie, mamy rzeczywiście około 10 tysięcy, to jest cała realizacja. To jest kropla w morzu potrzeb, a można powiedzieć, że to jest brak realizacji tego programu, no bo przecież to nawet nie jest procent. Jeszcze raz przypominamy Państwu, że to jest być może najważniejsze cywilizacyjne wyzwanie, które stoi przed nami na najbliższe lata, oprócz ochrony zdrowia Polaków, także budowa dobrego poziomu życia z ochroną środowiska włącznie, bo bez tego będzie jeszcze gorzej, jeszcze mniej zdrowia i krótko mówiąc ilość zgonów na przykład z tytułu smogu będzie przekraczać dotychczasowe tragiczne liczby. Przypomnijmy około 40-50 tysięcy. No już w tej chwili ponad 50 tysięcy Polaków rocznie umiera wcześniej z powodu smogu. A przypomnę, że myśmy za rząd odrobili zadanie domowe. 2 lata temu złożyliśmy w Sejmie ustawę, która realizuje te wszystkie zalecenia zarówno Komisji Europejskiej, jak i Banku Światowego. To jest gotowiec, którego założenia premier dostał zaraz po wygłoszeniu exposé, gdzie mówił o tym cywilizacyjnym wyzwaniu. Tymczasem sobie projekt leży w zamrażarce, a Polacy są oszukiwani i mamieni wirtualnymi pieniędzmi. To wstyd. Wstyd dla premiera większy niż ten wyświetlany wizerunek na kominie, na chłodni kominowej w Bełchatowie. Więc przypomnijmy, ustawa leży, ustawa Czyste Powietrze jest do realizacji, powinna być przedmiotem jak najszybszych obrad pomimo końca tej kadencji, ale koniec tej kadencji wiąże się z wyborem. Wybór należy do państwa. 12 i 13 lipca w Warszawie odbędzie się duża debata programowa. Zapraszamy, wstęp wolny. Wszyscy, którzy chcą włożyć jakąś swoją cegiełkę do tego właśnie proekologicznego spojrzenia, także mogą to uczynić podczas debaty w Pałacu Kultury i na zewnątrz Pałacu Kultury. Będziemy rozmawiać także o programie proekologicznym, wsparcia tych działań, które dzisiaj proponujemy na arenie polskiej i na arenie europejskiej. Nie ma ważniejszego zadania cywilizacyjnego niż dzisiaj walka o środowisko. Dla premiera Morawieckiego jedna oferta, niech się spotka z Ingą, która jest teraz, i tymi młodymi ludźmi, którzy są pod Sejmem. Dowie się trochę, jak ważne to przedsięwzięcie, jak ważne to zadanie dla premiera rządu. Dziękujemy. Chciałem spytać jeszcze o inną kwestię. W tym samym miejscu dosłownie przed kwadransem Konfederacja zapowiedziała wszczęcie procedury odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich Bodnara. Wiadomo, że do tego potrzeba 35 podpisów pod wnioskiem, żeby Sejm się nim zajął. Wiadomo, że Konfederacja takich tylu posłów nie ma, kilku, ale też mogą się podpisać posłowie z tylnych ław PiS-u i wtedy PiS ma argument, że to nie on był inicjatorem całej operacji.
Jak Państwo widzicie tę sytuację, czy istnieje zagrożenie przejęcia funkcji rzecznika praw obywatelskich? Ja uważam, że zagrożenie jest takie, że między innymi pan Winnicki bagatelizuje w swoich szeregach osoby, które łamią podstawowy porządek prawny konstytucyjny, także dotyczący obywateli. Jeżeli nie wyeliminuje ze swojego grona takich osób, to myślę, że instytucje, które się tym zajmują, myślę o instytucjach takich jak prokuratura również, ale między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się w takiej sprawie wypowiedzieć, bo to jest rzeczywiste zagrożenie, jeżeli chodzi o przyszłość i obecny stan rzeczy w Polsce. Ja myślę, że prawdziwym zagrożeniem i powodem tej konferencji poprzedników jest zagrożenie niebytem Konfederacji, która chce koniecznie na siebie zwrócić uwagę i myślę, że to jest jedyny rzeczywisty powód tego wniosku. Niebyt nie jest złym rozwiązaniem. Dla nas nie, ale dla nich. Ja jednak trochę co innego pytałem, to znaczy, czy jesteście w stanie, Platforma Obywatelska i ugrupowania, które są zadowolone z kadencji, ze sprawowania urzędu przez Bodnara, lub przynajmniej nie widzą potrzeby zmiany, czy są... Od tego jest Rzecznik Praw Obywatelskich, by bronił praw obywatelskich każdego z nas osobna w najbardziej trudnych przypadkach. Jeżeli ktoś uważa, że to jest instytucja zbędna, to znaczy, że jest antydemokratą, to znaczy, że nie respektuje podstawowych, demokratycznych, cywilizowanych zasad funkcjonowania państwa prawa. To jest wtedy zamach na demokrację w pełnym tego słowa znaczeniu. A po podpisach poznamy ich. Tak jest. Będziemy widzieć.